ja w środku mnie wiedziałam, że wyjdzie dobrze. Wydaje mi się, że ty płakałaś ze szczęścia. Albo tak jakoś ja nie pamiętam. I mówiłam, mamo, to jest mój najszczęśliwszy dzień w życiu. Już piłka ustawiona w narożniku boiska. Natalia Padilla-Didas. Pawolek Padilla-Didas wpada w pole karne. Okazja biało-czerwonych. Dobrze tam atakowała Natalia Padilla-Didas. No. Padilla-Didas! Ależ to był piękny gol! 19 minuta. Wzorowa, koncertowa, perfekcyjna. Akcja biało-czerwonych. Marzyłam o tym, żeby moja córka grała w Polsce. Też nigdy nie miałam powołania od Hiszpanii. No właśnie, nigdy Hiszpania... A teraz ludzie mi się pytają, czy chciałabym zmienić albo coś, ale mówię, że nie, to już Polska jest tutaj w sercu. W Hiszpanii mieszkam od 2000 roku, czyli 22 lata. A dlaczego? Wina męża. Ponieważ nie podobało mu się w Polsce. Było mu za zimno. I codziennie się mnie pytał, gdzie jest słońce. Nawet latem czasami nie było słońca. Zawsze wiedziałam, że chcę do moich dzieci mówić tylko po polsku i nauczyć ile można polskiej kultury i języka. To było dla mnie najważniejsze, dlatego zawsze się do nich zwracałam po polsku. Jej zainteresowanie piłką nożną to było od zawsze. Ja pamiętam, jak są małe dziewczynki i akurat jest komunia, to ona wróciła z komunii w tej pięknej białej sukni, przychodzi do domu, mówi, mamo, mogę już zdjąć? Zamiast się nacieszyć, chodzić. Od razu założyła cały zestaw, bo jej ulubionym klubem był Real Madryt, chyba jest ciągle. Czyli z sukni białej ślubnej ubrała się na biało, na cały zestaw Realu Madryt, wzięła piłkę i poszła grać tam. W dzień komunii, no. Mam sąsiada, co jest mniejszy ode mnie i graliśmy wszystkie dni razem. To on kopał raz piłkę i ja już wiedziałam, że musiałam zejść na dół i pograć z nim. Ale też z tatą. I tam mamy jeden park tutaj blisko. I tam dużo razy szliśmy grać. Zawsze z tatą prawie codziennie grali tutaj w nogę w salonie. To jest prawda. Taką piłeczką. Tak, czyli ta... No, drzwi balkonowe były bramką i albo ona atakowała, albo Joe atakował, się zamieniali, ale głównie tata był na bramce i ty atakowałaś i w szkole też grałaś. I na przerwach, i na WF-ie, i z chłopakami, i wtedy głównie byłaś jedyną dziewczyną, nie? Tak, która grała. Wtedy same chłopaki i Natalka. Znalazłam niedawno te twoje zapiski ze szkoły, jak miałaś tam, nie wiem, 12-13 lat. Taki pamiętnik, w którym pisała, że chce być piłkarką profesjonalną i chciałaby kiedyś, jej marzeniem jest zagrać w drużynie narodowej. Tutaj duża rola męża, bo on nagrywał Natalii mecze i treningi. Te nagrania zobaczyła, przypuszczam, Nina, pani trener. I wtedy nastąpiło pierwsze powołanie do U17 i tam strzeliłaś gola. Dwa gole wtedy nawet strzeliłaś. I później zadzwoniła do mnie do pracy i wydaje mi się, że ty płakałaś ze szczęścia. Albo tak jakoś ja nie pamiętam. I mówiłam, mamo, to jest mój najszczęśliwszy dzień w życiu. Ale ja pamiętam, jak miałam powołanie, to ja myślałam, że to był jakiś kamp, nie reprezentacja, no tylko dokładnie. Jakiś kampus, nie? Tak. I poszłam do wujka do Warszawy i ja miałam tam pełną walizkę, pełną ubrania z Malagi, żeby trenować, nie? I on mi powiedział, po co ty to bierzesz, że tam ci dadzą ubrania, dziewczyny, nie? Ja, no, nie mam pojęcia. Jak... Mieliśmy Mistrzostwa Europy w Lituania? Na Litwie. Na Litwie. Mhm. To wtedy już tam wiedziałam, że coś się dzieje. Ja tylko chyba byłam raz na dziewiętnastkach i potem już trenerka Nina mnie zadzwoniła do A seniorskiej i wtedy to
tutaj skakaliśmy, krzyczeliśmy. Tak. Nie wiedzieliśmy, co zrobić. Ale dla mnie to było pełnia szczęścia. I tak powiem, yes! Już moja Polka na zawsze. Jak ona robią taki zoom, że właśnie jest ona i śpiewa, to ja po prostu ryczę. I potem się tak denerwuję przy każdym meczu, nie mogę oglądać. Cieszę się, ale też się denerwuję bardzo. No i duma mnie rozpiera. A dla mnie to ja na początku, na te pierwsze mecze, to zawsze nie mogłam śpiewać, bo chciało mi się płakać, nie? Bo też myślałam o dziadku. Ale teraz już, jak chce mi się płakać, to zamykam oczy. Jak mnie zobaczycie zamykając oczy, to chce mi się płakać. I wtedy już się koncentruję i albo patrzę na niebo i śpiewam. No bo odkąd nie ma dziadka, a już to 3 lata, to każdy gol jakoś tam jest jemu dedykowany. Za to, że tak wierzył w nią, zawsze w nią wierzył. I tu mam serce dla niego. Mm-hmm. Bo zawsze tak robiłam, jak strzeliłam gola. No. Dziadek patrzy. Tutaj zawsze grałam z rodzicami, z siostrą w piłkę, w wolejbol i też pływaliśmy razem i się bawiliśmy. Masz czas na odpoczynek teraz? Na chwilę oddechu od piłki? Mam teraz. Co planujesz? Teraz 2 tygodnie luzik i potem już zaczynamy. Sari, już jesteś trochę czasu. Powiedz, jak ta decyzja o przeprowadzce, o zmianie klubu wpłynęła na ciebie? To była bardzo duża zmiana, no bo Hiszpania i Szwajcaria to dużo widać, że to nie ta sama kultura, te same ludzi. I no tak na początku trudno było, też bez rodziny tam, to nie miałam prawie nikogo, ale już po miesiącach to już się przyzwyczaiłam. Znasz też francuski już, jak sama przyznałaś, więc na pewno to też jest dużo łatwiej. A piłkarsko? Jaką różnicę czujesz? No, bardziej profesjonalnie niż w Maladze, no bo tutaj to nie mieliśmy ani nasz stadion, ani trenerzy, żeby byli całkowicie tam, nie? No to bardzo dużo się zmieniło. Daje ci to komfort pracy? Takie poczucie, że pracujesz w profesjonalnej lidze, w profesjonalnym klubie? Tak, ale jeszcze są dużo rzeczy, że mogło być lepiej. Zawsze będzie trudno, nigdy nie jest łatwo, żeby być daleko z rodziny albo z kraja, gdzie się urodziłaś. Ale jak ja w środku mi wiedziałam, że wyjdzie dobrze. Mówisz o odwadze i zachęcasz do odwagi, czyli dokładnie wpisujesz się w filozofię, którą zarazić chce was Nina Patano, selekcjonerka reprezentacji Polski Kobiet. Powiedz, jak ten rok zmienił reprezentację Polski? To z trenerką Niną mam bardzo dobry kontakt i no z reprezentacją to w tym roku mieliśmy bardzo ofensywną grę, style i no chyba to się widziało na meczach, jak graliśmy. No tak naprawdę wszystkie umiemy i tylko trzeba ufać siebie i wyjdzie. Biankowska indywidualnie, Biankowska ze strzałem, odbija piłkę, bramkarka reprezentacji Maroka i Natalia Badia Didas dobija piłkę na 2-0. Tu się urodziłaś, tu się wychowywałaś, no i tu strzeliłaś swojego pierwszego gola dla reprezentacji Polski. No tak trochę był dziwne uczucie, ale w Maroku mam
też koleżanki, co gramy razem w Servette. I no tak się śmieliśmy, że w Hiszpanii przeciwko Maroko. No i wszystko razem tam. Tak po prostu miało być. Tak. Ten rok, 2022, to był również okres, kiedy kończyłyście eliminację do Mistrzostw Świata. Powiedz proszę, jak myślisz, czego zabrakło jeszcze, żeby dostać się na taki duży turniej? No... Wszyscy wiedzą, że Norwegia i Belgia to są bardzo silne drużyny. I było ciężko. Graliśmy bardzo dobrze przeciwko oba. Ale w końcu nie było i brakowało ta... Nie wiem, czy nie ufaliśmy tak bardzo w siebie na Euro. Oby, żeby była w Polsce. A jak nie, to będziemy walczyć, żeby pójść. To chyba tam to już możemy pokazać, co nas stać, jak jest polska reprezentacja, polska kobiet, jak my gramy, jak, że mamy chęć, żeby coś wygrać. Nie? Czy to jest marzenie Natalii Podi-Widas? Jakie masz cele? Jakie sobie cele stawiasz w tym ujęciu krótkoterminowym i długoterminowym? Długoterminowym to mundial, bo to jest chyba z największych marzeń, co mam. Z klubem to Champions League, żeby tam też pokazać i wygrywać. I teraz ta Euro. Oby była w Polsce, a jak nie, to będziemy walczyć. Okej, to się udaje. Zawistowska, jest wróbel w polu karnym, wróbel do granie, 3-0. Natalia Podi-Widas nie ma spalonego, druga bramka tej zawodniczki. No i to podanie idealne do Natalii Podi-Widas.